Cześć wszystkim! Dzisiaj troszeczkę nie aktualizacja, już troszeczkę świątecznym klimacie, tylko taka moja środowa refleksja na temat rzeczywistości yy, na podstawie kilku różnych elementów czy faktów, które, które do mnie dotarły, i takie mam do Was pytanie. Ponieważ trafia do mnie regularnie ileś różnych linków dotyczących przeróżnych historii spiskowych, teorii spiskowych, przepraszam. Yy, czy Wy byście mieli ochotę, żebym ja poświęciła trochę uwagi na niektórych moich filmikach na temat interpretacji teorii spiskowych? Yy, chociaż się na nich niewiele znam, więc yy, pozwolę sobie wybrać teorie spiskowe, które w miarę do mnie przemawiają, a które nie, które są dla mnie zupełnie nie, nie, nie trzymające się kupy, czy znaczy po prostu możemy sobie zrobić taki, taką, bym powiedziała, bardziej zabawę. To, żebym sobie sprawdziła, na ile pewne teorie spiskowe rzeczywiście mają jakiekolwiek podłoże na przestrzeni, a nie, a jakie są zupełnie wysane komuś z głowy. Ok. E, chciałam Wam dzisiaj to, jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach. Ja, co prawda, mam co robić, ale, ale zawsze, jakby taki kolejny element, który można sobie tutaj prze, prze, poomawiać, na pewno będzie, będzie fajny i się na pewno przyda. Nie obiecuję, że tego dużo zrobimy, ale chociaż troszeczkę. Natomiast, co Wam dzisiaj chciałam powiedzieć? Taka krótka moja refleksja. E, re, refleksja, taki, może nie refleksja, tylko taka porada. Słuchajcie, mówi się o tym ciągle i wszędzie, skup się na sobie. E, mówicie, Mówi się również o tym, włącz telewizor. Tak, i e, nie słuchaj tory spiskowych, odnośnie właśnie tory spiskowych tutaj, tutaj. Stąd mi się wzięła ta, ta, ten wniosek, że może warto by było, że miała parę spiskowych, jednak poprzerabiała z wami. Słuchajcie, więc tak. Tutaj ja będę piła do dwóch treści, które należy mocno przynajmniej już nie mówię o wywaleniu, ale przynajmniej tak mocno skontrolować ich rozwój w nas samych. To jest wiara i nadzieja. Bardzo lubiane przez nas treści, bardzo przyjemne, budujące poczucie komfortu. Natomiast wiara powoduje taki efekt, że my sobie przerzucamy odpowiedzialność na czynnik zewnętrzny, w który sobie tam wierzymy. To jest bardzo wygodne, bo jeżeli ja w coś wierzę, to jakby załatwia to, to jest zmartwienie, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, to już jest po stronie tej, tej rzeczy, w którą ja wierzę. Natomiast nadzieja z kolei. Powoduje taki moment, takiego zawieszenia w umyśle, że jeżeli umysł sobie mówi, mam nadzieję na coś, to znaczy się, że umysł wtedy wchodzi w taką fazę: yy, No, może będzie dobrze, no zobaczymy, nie będę się tym zajmować po prostu. Mam nadzieję, że będzie dobrze, samo się ułoży, ja się tym zajmować nie mam ochoty, bo to jest niewygodne, na przykład. No i teraz tak. Dwa tysiące lat ludzka cywilizacja budowała siebie właśnie na wierze. Wiara była w, w różne rzeczy. No i teraz ta wiara powoduje, co wiara w ogóle jakby niesie za sobą. Wiara na przykład niesie za sobą posłuszeństwo. To nie jest posłuszeństwo takie. Wymuszone pierwszym poziomem. To jest sprytniejsze posłuszeństwo, bo to jest posłuszeństwo wobec tego, w co ty wierzysz. No to czyli jak gdyby jest to takie bardzo, tak jakby bardzo mocno przemanipulowane posłuszeństwo. To jest takie posłuszeństwo wprowadzone pod skórę. To jest posłuszeństwo wynikające z przekonań, no i z wiary. No więc jeżeli. Yy, Wierzymy, ja nie chcę konkretnie używać określeń religijnych, bo wiadomo o co chodzi, ale ja właśnie nie chcę wchodzić w ten temat. Ja bardzo chcę być bardzo taka, powiedziałabym, yy, grzeczna, po prostu. <laughs> Nikomu nie chcę nic tutaj sugerować. No ale dobrze, wiara niesie za sobą posłuszeństwo, no bo jeżeli ja jestem czemuś powiedzmy wierna, to ja tą wiarę, wiarą powoduję, jakby, no muszę być wobec tego posłuszna. W takim razie ja się tego muszę słuchać, no bo jeżeli ja w to wierzę, no to ja zostawiam to w ogóle bez dyskusji i ja z tym w ogóle nie będę polemizować, czy to jest takie, czy to jest śmakie, bo ja w to wierzę. No więc ja muszę w takim razie być w stosunku do tego clear. Muszę być z tym taka prawidłowa, takie jakie to jest, skoro w to wierzę. No i oczywiście się bierze w całości, całość, tak? Czyli że biorę. Ten fakt, w który wierzę, najczęściej pochłania umysł w całości. No to czyli, jeżeli wierzę w to, no a z tym się wiąże to, to, to i to, no to ja to, to i to też muszę jakby wziąć. Dlatego słuchajcie, wiara jest, jest programem de facto, treścią, którą naprawdę musicie mocno przebadać u siebie, jak u was ona wygląda. Poza tym kolejna kwestia, przychodzicie do mnie bardzo często z takim klasycznym problemem, który, który jest standardowy, chyba myślę, że w ogóle cała moja branża ludzi pracujących terapeutycznie z ludźmi yy, podejrzewam, że się z tym te tematem boryka. To jest poczucie własnej wartości, a co się za tym kryje, brak wiary w siebie. Znowuż, wiara. Po pierwsze, poczucie własnej wartości pan przypomina, bo już to kiedyś pewnie dziś mówiłam. Budujecie od środka. Stąd się bierze to absolutne moje stuprocentowe przekonanie, że my musimy się zacząć budować od środka czakra serca. Tu czakra serca, czakra garda, czakra trzeciego oka i korony. Nie tam świat zewnętrzny, który mi opiniuje mnie na okrągło, że ja jestem taka owaka, albo owaka, albo śmaka. To jakby nie jest w tym momencie istotne. Istotne jest to, co ja mam w środku, moja wartość i na podstawie mojej wartości ja sobie jakby. Zaczynam czuć pewność siebie, ponieważ ja widząc swoją wartość, jestem w stanie ocenić samą siebie, na ile ja coś potrafię zrobić. I tu już nie jest kwestia wiary w tym. Tutaj wiara nie ma nic do rzeczy. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie wierzę w siebie, no nie wierzyć to można w to, że jutro będzie brzydka pogoda czy ładna pogoda. Można nie wierzyć w to, że śnieg spadnie albo nie spadnie na święta. Y My możemy nie wierzyć czy wierzyć w coś, co jest takie nieuchwytne, coś, czego my nie możemy zweryfikować. To się albo bierze to na tako, chociaż uważam, że w, i tak czy owak trzeba tutaj bardzo uważać i możemy sobie nie wierzyć w rzeczy, które mało nas dotyczą. Ale jeżeli chodzi o kwestie, które nas dotyczą, naszego życia, naszych bliskich, naszej rodziny, to tutaj nie może być kwestia wiary. To tutaj musi być. Silna pewność siebie, musimy być mocno stać na nogach i wiedzieć, gdzie my idziemy. Tutaj już nie można powierzyć czegoś swojem, swojej wierze, a tak naprawdę powierzyć czegoś swojemu komfortowi, bo to jest wygodne, tak jak mówię, bo to się wtedy tą odpowiedzialność przerzuca na coś, w co wierzę. Natomiast wracając do, do wiary w siebie, wiara w siebie to jest taki stan, jakby, no jesteś, prawda? Jesteś, widzisz siebie w lustrze, urodziłeś się, jesteś. No to jak tutaj masz w siebie nie wierzyć? Skoro tu jesteś, to znaczy, że, że, jest, że masz wpływ na rzeczywistość, no bo masz. Więc to już nie jest kwestia wiary w siebie, to jest kwestia e, jakby pogodzenia się z faktem, że się istnieje na ziemi. Więc e, i pogodzenia się z tym faktem, że ty masz wpływ mało tego, ty musisz mieć wpływ na tą rzeczywistość. Tutaj nie ma ty nie przyszedłeś na świat po to, żeby trwać i patrzeć się, i tylko nas będą przestawiali wszyscy, i mówili, ty masz w to wierzyć, aha, dobra, to będę w to wierzył, tu też, dobrze, to też będę wierzył, to już w to nie wiesz, dobrze, już nie będę w to wierzył. No nie, no. <laughs> Druga jeszcze ta treść, którą też bym chciała, żebyście mocno zwrócili na nią uwagę, to jest nadzieja. Kolejna bardzo wygodna, bardzo przyjemna treść, stawiająca umysł w takiej kłopotliwej sytuacji, kiedy jeżeli on sobie coś mówi, że ma na coś nadzieję, tak jest, on sobie daje taki wytrych, nie robię, będzie dobrze, samo się zrobi, nie muszę tego robić. Nadzieja to jest taśma klejąca na nieciągłość. Jakoś to będzie, nie będzie jakoś, bo to będzie tak, jak Ty zrobisz, więc nadzieja to też jest taka, my możemy mieć nadzieję, że będzie ładna pogoda jutro, ale to jest wszystko. Wy nie możecie żywić nadziei na to, że ktoś zrobi coś... A w związku z tym wy nie będziecie albo będziecie mieli z tego tytułu konsekwencje. Dlatego ten system, w którym my w tym momencie żyjemy, właśnie jest w tej kondycji, w której w tej chwili jest. Yy, dlatego w momencie, kiedy idziecie do sklepu i was nie chcą wpuścić, bo, yy, bo jest regulamin, <laughs> bo w sklepie nikogo nie ma, ale jest regulamin, no to yy, jak gdyby apeluję do tych yy, ludzi, którzy tak zupełnie bezmyślnie regulaminów się słuchają i przestrzegają, bo to jest właśnie wiara. My wierzymy w system, którego nienawidzimy. Bo jeżeli byśmy sobie z tego, dlatego tu teorie spiskowe wkurzają nas, bo my się czujemy niewygodnie z teoriami spiskowymi, bo teorie spiskowe mówią nam tak: prawdopodobnie twój gospodarz, twojego habitatu, bo my żyjemy w habitacie, jest, jest nieszczery wobec Ciebie, mało tego, ma prawdopodobnie bardzo złe intencje. I Ty jesteś uzależniona od tego gospodarza, a więc w związku z tym, no albo się z tym pogodzisz i będziesz posłuszna swojemu gospodarzowi, albo albo nie. No właśnie, yy, powiem Wam, że my w tej chwili zaczynamy wyglądać jak rybki w akwarium. Świat udający prawdziwy świat. Wszystko mamy sztuczne od początku do końca. Żyjemy w sztucznym środowisku, które ma gospodarza. Zwróćcie uwagę, że obecna sytuacja, która ma miejsce na Ziemi, na Ziemi, nie ma właśnie miejsca na Ziemi całej. Ona ma tylko punktowo. W niektórych obszarach Ziemi sytuacja ta właśnie się odbywa. Jest cała masa miejsc na Ziemi, w których w ogóle nikt nic nie wie. A wiecie czemu? Dlatego, że ci ludzie żyją od tysięcy lat tak samo. I oni są zweryfikowani ze swoją rzeczywistością realną. My nie musimy rano wstawać, łapać cerenek na śniadanko, co po niektórzy na Ziemi wciąż muszą. I to jest w pewnym sensie często też ich wybór, że wcale nie chcą iść w tą stronę. Natomiast zdecydowanie częściej jest to wynik gdzieś tam no, nieprzepracowania wciąż pewnych procesów. I nie dotarcia do pewnych swoich elementów wewnętrznych, więc też tutaj nikogo nie chcę wybielać, ani nikomu sugerować, że ta metoda, która jest używana, przez co po niektórych jest metodą słuszną, bo też nie. Natomiast chciałam zwrócić uwagę Waszą na to, że oni też należą do ludzkiej cywilizacji i w statystykach ludzkiej cywilizacji są też istotnym punktem. Także tak się okazuje, że połowa planety to w ogóle żyje w skrajnie nędznych warunkach, o czym się tutaj tak na co dzień nie mówi. Bo my tutaj mamy swoje problemy. Oczywiście jest to też zrozumiałe, natomiast musimy zacząć myśleć bardziej globalnie, i musimy właśnie zacząć przede wszystkim myśleć. I musimy yy, jak gdyby zrozumieć naszą sytuację w kontekście planety, no i po prostu już przestać wierzyć, a nie mieć nadzieję, że będzie dobrze tylko y, jak gdyby zrozumieć to, że po to y, właśnie w kontekście sztucznej inteligencji tutaj również jest istotne, słuchajcie, no sztuczna inteligencja, kiedy się pojawi w takiej wersji, ja o tej sztucznej inteligencji ten program w końcu puszczę, tylko że jeszcze tak Wam chciałam to na marginesie malutkim powiedzieć, że sztuczna inteligencja, która się pojawi, która nagle człowieka, który nie ma swojej tożsamości, nie wierzy w siebie, ma bardzo niskie poczucie własnej wartości, jest uzależniony od gospodarza habitatu, nagle go zacznie ze wszystkiego wyręczać, Człowiek przerzuci wiarę skąd inąd na sztuczną inteligencję, która będzie zjawiskiem, które na przykład jest poza religią. Ponieważ nagle się okaże, że w zasięgu rąk są tematy, które do tej pory były tematami zakazanymi. Strzeżcie się tego, bo to nieprawda. Jest taki tekst, strzeżcie się fałszywych proroków. Te ci fałszywi prorocy to wcale nie są prorocy w postaci dosłownie proroków. To jest symbol. Symbol czegoś dużo większego, co się będzie pojawiało. Ja wam tak będę stopniowo do przez ten cały proces starała się pewne rzeczy jakby mówić i pokazywać z jakiejś pewnej innej perspektywy. Także dzisiaj zwracam waszą uwagę na kwestię wiary i nadziei. Te dwie treści, przyjrzyjcie się im Zwróćcie również uwagę na temat swojej wartości siebie i wiary w siebie. Na dzisiaj to tyle, widzimy się prawdopodobnie na dniach. Trzymajcie się. Pa.